Nathan Marcoń, czyli człowiek, który oszalał. Weźmiemy dziś sobie na tapetę Natana Marconia i pomówimy o jego ostatnich poczynaniach, o tym, jak to się zaczęło, gdzie doszło i w którą stronę zmierza. Miałem co prawda poczekać, aż sytuacja trochę zwolni, gdyż u Natana wszystko cały czas jest rozwojowe, aż się trochę uspokoi, aż, nie wiem, dojdzie do jakiegoś punktu, jakiegoś przełomu. Ale myślę, że ten gość idzie taką drogą, że czekając, aż to zwolni albo się jakoś rozwiąże, mógłbym czekać dłużej niż lupa na walkę z Cassiusem w oktagonie. Nie do końca z przypadku pojawiały się w internecie memy o lupie, który czeka w oktagonie nadal na pojedynek z Cassio. Nathan zaczął całkiem normalnie od gym contentu i TikToków, które nagrywał na siłowni. Jednak pierwsza rzecz, przez którą zrobiło się o nim trochę głośniej, była już przez niektórych uważana za kontrowersyjną, gdyż było to na plucie na płatki z fagatą. Ty, mama, mamy szmaty w domu? Nie, nie mamy. Idealnie. Nowa szmata. Piękna, nie? I jak sobie pomyślimy, że wtedy przez niektórych było to uznane za mega przegięcie, to patrząc z perspektywy dzisiaj, można się z tego tylko śmiać. No ale Nathan już wtedy nie był zbyt spójny i zdarzało mu się często zmieniać zdanie, bo jakiś czas po tej akcji spotkał się z fagatą i ją przeprosił. Coś tam wspominałem, ale jak zapowiadałem nowe życie, już żałuję trochę spotkania. Jak mówiłem, trzeba po prostu porozmawiać, bo uważam, że akurat my powinniśmy najbardziej porozmawiać, a nie inne osoby wypowiadać się na ten temat, skoro to nas dotyczyło. Cześć. Chcę przeprosić za złe zachowanie, bo uważam, że plucie na kogoś wizerunek, mimo wszystko, że mówiłem, że to nic takiego. Uważam, że w mojej moralności jest to złe i wprost przepraszam tutaj i też Agatę za to przeprosiłem. W takim razie przepraszam, wielka szkoda. No i to był właśnie ten moment, gdzie jeszcze dało się wszystko odwrócić, dało się naprawić i dało iść normalną drogą, być normalnym gościem i, nie wiem, wymyślić jakiś pomysł na siebie i wszystko byłoby okej. No ale nie u Nathana. Myślę, że przewiniemy to sobie trochę do przodu, bo ani życiorys Nathana nie jest na tyle kolorowy, żeby się nad nim spuszczać, ani wasz czas nie jest na tyle bezwartościowy, żeby go marnować. Więc przeskoczmy sobie do walki z Darolwem, bo myślę, że to tam nastąpił przełom. Wyglądasz jak, nie wiem, babka od Niemca, kurwa. Co to za pomysł? Dlaczego jesteś tak wkurwiony na Nathana? Ale głupie pytanie. Kurwa. Dla głupiego wszystko jest głupie. Opowiedz, za tą kurwę, moment. Za to, że mówisz, że jestem upośledzony, to tam chuj, ale za tą kurwę, to ty się kurwa, dobra, nie będę cię straszył, nie mamy zobaczysz. Co zobaczę? Masz? Pokaż, nie tokaż, dawaj. 20 sekund, ty kurwa lebiodu, 20 sekund. I ja nie wiem do końca, co tam się stało. Czy Nathan zobaczył, jak działa Darek i się nim zainspirował? Zaczął, nie wiem, mówić, że wszystkich rozjebie, zaczął wszystkim ubliżać, czy po prostu po tej walce zrozumiał, że popularność można też sobie wykrzyczeć. Ale Nathan dokonał w tej walce rzeczy praktycznie niemożliwej i jakże przełomowej dla swojej kariery. Udało mu się tą walkę przegrać, a punktem przełomowym w tym było to, że zrozumiał, że przegrana walka może mu dać więcej niż wygrana. Ważne, ile sobie wykrzyczysz. I spełniło się to, o czym wielu myślało, że się dzieje, o czym wielu mówiło, o czym mówił na przykład Marcin Różalski. Kurwa, jakiś pierdolony błazen będzie walczył, co obraża kurwa Polskę, polskie wartości i tak dalej, ale dalej mu tam walczą. Przecież to powinno być gnane, kurwa. Gnane i wiesz, używanie słów, jakich kurwa się używa, no też, ja rozumiem. I najbardziej śmieszna to jest hipokryzja tylko tej drugiej strony. Bo na przykład sytuacje, jakie są, że jeden zawodnik drugiego uderzy. Ale zaraz, ale latanie promotorów, krzyczenie róbcie dymy, róbcie dymy, róbcie dymy, no to mają dymy. Sytuacje, że wiesz, szukają dymy, 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 róbcie dymy, jest dym, no to jest źle, bo był dym. A tutaj w tych federacjach filmowych jest zaniżenie poziomu gówna. To zrobi, ja nie wiem, że ci, co tam, co są gównem, to co robią, co niektórzy, nie wszyscy, to jest gówno. Poniżanie, ubliżanie, karygodne zachowania, tak?
które nakręcają właśnie to, że ludzie się tym interesują. A mało jest tego, jak powstał Fame, wszyscy na Fame szczali. I takie i wiele innych wypowiedzi Marcina Rożalskiego mogliśmy przez lata obserwować i wszyscy jednogłośnie mu przyklaskiwali i mówili tak, tak, to jest prawda, freakfighterzy tacy są, freakfighty takie są. Ale po raz pierwszy mamy sytuację, w której naprawdę pod tymi słowami można się podpisać obiema rękami. Szeligi. Tego człowieka, tak? Tego człowieka. Jest to definicja po prostu gnoja, takiego typowego gnoja, takiego prostaka, chama i złego człowieka. Już pomijam fakt, że wpierdalał Gile, bo każdy wpierdala co lubi, nie? Jeden wpierdala mefedron, jeden wpierdala Gile, drugi, nie wiem, pije spermę. Jak spotkam Szeligo, to mu, nie wiem, nie będę... Dawaj. Okej, to mogę mu, kurwa, napluć w twarz, jeszcze mu liścia wypierdolić za to. I serio mówię, nie mam w pidzie, czy on, nie wiem, wybije zęba, czy z łokcia mi... Że Szeligę tak rozjebiesz w klatce. Tak, Szeligę... A dobra, kurwa, bo chcę używać C-wordów, ale Szeligę tego żonojebca, to kurwa, to jest sekunda po prostu. Tylko jeszcze, kurwa, w następnym, kurwa, roku 2024 prawdopodobnie będzie, kurwa, Szeliga. Żono jebca, kurwa. Ja pierdolę. Ty się prosisz, nie? Za trenera, kurwa, jego. Ty się Natan prosisz. Proszę się, o co się proszę, kurwa? O to, żeby mi mamę, kurwa, coś zrobił, czy żonę? Nie mam żony, więc. No i wtedy stało się chyba najgorsze, co się mogło stać. Federacja to podłapała, zaczęła podkręcać, a Szeligę odgradzać kordonem ochrony, żeby nie mógł z Natanem nic zrobić. Rzeczy poszły wiralem, a Natan odleciał do końca. Następną osobą, którą wziął sobie na cel, był Denis Zełenski, czyli osoba, którą bardzo łatwo zdenerwować. Ale Natan, nie będąc głupim i rozumiejąc, że to nie przelewki, dodał do swojej taktyki coś jeszcze. Zaczął mówić, że gdy Denis tylko tknie go choćby palcem, to ten zadzwoni na policję. Halo policja, powiem wszystkim dupę. Absurd. Trwał dalej, a federacja nic z tym nie robiła, bo było im to zwyczajnie na rękę. Denis S. Rozpruwacz. Denis Rozpruwacz, nieślubny syn Najmana. Z całym szacunkiem do pana Dawida, bo jest spoko ziomkiem. Już tam nie będę gadał o Elanie, co tam zrobiłeś, się rozjebałeś, bo ja nie jestem takim prawilniakiem jak ty, który ucieka z klatki e-konfidentem. Ale chcę po prostu powiedzieć, że u Boxdela na aferkach mnie wyzywałeś, jak jeszcze był pierwszy chyba fajn, kiedy ja walczyłem w 16, na jakichś tam wywiadach, za moją fryzurę, bo miałem długie, kurwa, włosy, bo w wieku 18 lat ćwiczyłem się na siłce i motywowałem młodzież. Jesteś zwykłym po prostu na mnie petem, bez jakichkolwiek zasad. Ja nie jestem zasadowcem jak ty, a nie mam i nie udaję jakby zasadowca, mam większe zasady niż ty i większy honor. Dla mnie jesteś po prostu zwykłym zerem i... Penis, Dick Zełenski. Chcę ci powiedzieć, że widzę, że obsrałeś już w swojej narracji, że nagramy jakiś filmik i proponujesz mi walkę w klatce, do tego się zaraz odnoszę. Słuchaj, nie dziwię ci się w sumie, bo musiałbyś znowu listy pisać do pani prokurator i już zgrywanie gita drugi raz by nie wyszło, nie? I dlaczego Natan Marcoń przed swoją kamerą jest taki odważny, zwłaszcza, że świat jest mały i gdzieś się można spotkać? Otóż dlatego, że na każdej gali będzie odgrodzony kordonem ochroniarzy, bo w federacji takie osoby są na rękę. A poza galą... Chodzi, dlaczego ty tak tego Denisa obrażasz? Którego? Zełenskiego. A, mówisz o tej internetowej konfidentce, tak? Słuchaj, ja nie będę pozwalał sobie, żeby jakiś pseudoprawilniak, pseudozasadowiec mnie obrażał. Ja się nie boję Denisa. Ja się w ogóle nie boję Denisa. On jest w trybie natychmiastowym do zweryfikowania, a jeżeli zrobił mi coś na ulicy, ta konfidentka, od razu idę na policję. Albo do taty. Nie, ja do taty nie idę. Ja idę od razu na policję, bo jestem porządnym obywatelem. Jeżeli coś się dzieje, zgłaszam to specjalnym organom. A co z Denisem, skoro jest taki cwany? Podpalmy mu samochód, co? Karuzela się kręci, Natan się rozkręca, zabawa trwa, świetnie jest. A federacja dalej nic z tym nie robi.
To zaczniemy może teraz od biseksa na początek, od kukolda naczelnego. Tomku, ja mam do ciebie pytanie, jedno takie szybkie. Otóż zarzekałeś się, tak bardzo się śmiałeś na swoim jakby programie z Grzyt, czy tam z tym drugim kukoldem, gdzie gadaliście po prostu o tym, że bardzo chcesz zobaczyć moją walkę z różnymi tam przeligami i innymi. I zaproponowałeś, że dołożysz się do tego nawet. Zgadza się, nawet pisałeś na Twitterze, czyli bierzesz pełną odpowiedzialność za wypowiedzone przez siebie słowa, jeżeli dojdzie do walki mojej, razem z jakimś, nie wiem, tam kurwiarzem, czy tam żonojeczem, czy pseudoprawilniakiem, to czy włożysz pieniądze na moją garzę? Zgadza się, Natal. Myślę, że mogę dołożyć się do niej jakieś 2,50, no. Tak, jesteś, mówię serio, jesteś spoko, ziomek, ale kurwa, jak możesz się, kurwa, dawać na siebie pluć? Kurwa, proszę? O co chodzi w tej Akademii Iwana Kleksa, kurwa, tam? W sensie, ale... szanuję Mirka, jak mówiłem zawsze, ale dlaczego jesteście tacy, kurwa, zakłamani i fałszywi? Ale dlaczego? Ale na potem liczycie sobie fiuty nawzajem. Kurwa, włosów może na głowie nie masz, ale na piździe masz, skoro ci szeli, kurwa, je goli. Nie wiem, nie rozumiem cię. O co w ogóle chodzi w tym klubie, skoro takie coś się dzieje? Hipokryzm jest to, że cały czas go jebałeś i jebiesz, a nagle przyjdzie do ciebie klubu i nie dość, że trenujecie w tym samym klubu, to jeszcze zlizujecie sobie spermę z końcówki kutasa i trenujecie w parze. Jak to jest? A ty byłeś i widziałeś, żebym ja komukolwiek robił taką czynność? Czy po prostu to jest twoja wina fantazja? Zlizujecie spermę z końcówki kutasa, czy trenowanie w parze? Nie, no to o czym mówiłeś? O tej czynności seksualnej. Czyli byłeś, widziałeś, czy to jest twoja fantazja? Nie, to mówienie jest to mój domysł po prostu, tak uważam. A czyli jest to jest twoja fantazja, tak? Domysł, tak. To co mówiłem, tak. No to porozmawiajmy o czymś, to o czym wiesz i co jest faktem, bo ja nie będę grzebał w twojej fantazji, bo twoja fantazja jest bardzo wysoko. Wiem. I ciężko mi ją dogonić, wiesz? Jaką dzisiaj przyjąłeś postać, że tak mówisz? Rozpierdalaczem, kurwa, was wszystkich. Rozpierdalaczem jesteś, tak? Ty jesteś śmietnikiem pierdolonym, kurwa. Ty mówisz, że będziesz wykonywał jakieś czynności, to sobie zadzwoń do kogoś innego i sobie z nim porozmawiaj. Ale przecież lubisz takie rzeczy, słyszałem. No to nic, dobra, to porozmawiam kiedy indziej. Zadora ci pokażę jakie. Nie, po prostu uważam, że to nie jest w porządku. Gracie, kurwa, zasadowców, którymi nie jesteście wszyscy. Wy, kurwa, w tym internecie gracie zasadowców. A prawda jest taka, ty, kurwa, że to, kurwa, kogo grasz, klaunie jebany? Ja gram porządnego obywatela, który od razu pobiegłby na policję, gdyby zobaczył, że dzieje się komuś krzywda. Na przykład z marihuaną. Na przykład jestem za legalizacją, ale jeżeli widzę, że ktoś pali w Polsce, od razu biegnę na komendę, kurwa, ponieważ jest to nielegalne w Polsce. Ale w Holandii jest okej. No i pięknie, dzieje się. Gimper i Wulfik śmieją się jak popierdolańcy, no bo oczywiście dymy, dzieje się, zajebiście jest. Szelidze wyjebało kory, bo dobrze wie, że nic z tym nie może zrobić, bo federacja zapewni Natanowi kordon ochrony, który oddzieli go od Piotrka w razie czego. No i jest Pasternak, który nie dał się wyprowadzić z równowagi, bo jest sportowcem tak długo, że wie, że Natan nie jest dla niego ani żadnym zagrożeniem, ani żadnym przeciwnikiem i po prostu podchodzi do tego na spokojnie i nie wiem po jaką cholerę próbuje z nim jeszcze dyskutować, bo ten gość tylko się rozpędza i najlepiej chyba po prostu byłoby go zignorować. Oczywiście najlepiej z perspektywy zawodnika, bo federacja czegoś takiego nie powinna ignorować. Zresztą ostatnio bardzo dobrze wypowiedział się o tym Wielki Buł. Nie, bo teraz jakiś chłopak, kurczę, w szlafroku odgraża się Denisowi, że mu spali chatę czy spali auto, a z drugiej strony, a przyjdziesz, to cię zadzwoni na policję, nie? No i jak ma się na Denis zachować? Teraz zobacz, jaka to jest podwójna moralność, nie? Że jakiś, kurczę, wiesz, gość usiadł i dla wyświetleń, kurczę, jedzie ze wszystkimi i to bez ograniczeń, a teraz sobie wyobraź, że przychodzę ja i ja powiem, że spalę komuś chatę albo spalę komuś, wiesz, spalę sobie komuś samochód. Byłbyś tak skończony. Nie jest skończony. Po mnie by na przykład na drugi dzień przyszła policja, nie? Więc, więc wiesz, ja nie dostaję walki w Toruniu, bo ja jestem z Gdańska. Albo wiesz, albo chodzę na mecze i ja już jestem, kurde, wyklęty, a jakiś dzieciak, kurde, wygraża się podpaleniami czy napaściami i jest wszystko okej, nie? Więc kurde, no, gdzie tu jest złoty środek, nie? I to jest chyba dosyć słuszne spostrzeżenie, że nie powinno być tak, że jedne osoby, nie wiem, za powiedzenie czegoś, za jakieś zachowania są usuwane z federacji, nie mogą walczyć i są traktowane jako osoby podwyższonego ryzyka. A drugie osoby mogą sobie wyzywać, grozić, robić co chcą, wydzwaniać, ubliżać, jechać po bandzie ku uciesze i aprobacie federacji, która takim osobom jeszcze na koniec zapewni ochronę, żeby czasem nic im się nie stało. Tylko że tym ludziom chyba brakuje trochę wyobraźni, bo jeżeli dalej będą na to pozwalać, to Natan dalej będzie się rozkręcać i to jest kwestia czasu, kiedy komuś naprawdę w końcu wypierdoli kory, zaciągnie komin na łeb i naprawi mu kolana młotkiem albo wciągnie go do jakiegoś samochodu, który nagle do niego podjedzie tak szybko, że nie zdąży nawet krzyknąć halo policja. A gdy coś naprawdę złego się stanie,
to wtedy dopiero będzie lament. Jest naprawdę duże grono ludzi, które tylko zaciera na to ręce. Aktywiści typu Maja Staśko, ludzie z kanałów takich jak Nie wiem, ale się dowiem, które tylko czekają, żeby rozdmuchać to najbardziej jak się da, zrobić tak zwaną inicjatywę społeczną i pozamiatać te wszystkie freakfighty w cholerę. I wtedy możecie mieć sobie dziesiątki czy nawet setki milionów, ale przy takim zdarzeniu i gdy wtrąci się w to rząd i politycy, to kamień na kamieniu z was nie zostanie. Więc może warto zastanowić się, zanim cokolwiek się stało, i uciszyć tego typu osoby, bo to naprawdę nie jest kurwa w porządku, że jednym ludziom wolno wszystko, a innym już nie do końca. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, ktokolwiek słyszał mnie, to powie ci, że kto wcisnął play.